dzisiaj będziemy mieli okazję odwiedzać kilku aktorów serialu Czarne Chmury. Mieczysław Stor, nie? Mieczysław Stor, jeszcze będzie Pietruski. Tak jest. No i tutaj mamy Stanisława Niwińskiego. Tak. I porucznik, nie, ten rotmistrz Zaręba. Zaręba, tak. Najciekawsza chyba postać, bo jest negatywny, przechodzi na pozytywnych. On zmienia charakter się tej postaci. Tak, on ma jakieś tam zaszłości tutaj z naszym... Z Dowgirdem, tak, ale później przechodzi na jasną stronę mocy. Jeszcze taki kawalerzysta, też taka rola na koniu, w Hubalu. Jednym z tam spod oficerów oddziału Hubala. Tak jest. Gra. Aczkolwiek jeszcze to jest też ciekawostka, bardzo się zdziwiłem kiedyś, bo przecież zawsze z brodą w Czarnych Chmurach, nie wiedziałem tego, bo Leonard Pietraszak ma swoją brodę. A Stanisław Niwiński w Czarnych Chmurach miał doklejaną, o czym się przekonałem dopiero w Muzeum Czarnych Chmur w Rytwianach. No, okazało się, zapytałem kiedyś chyba o to Leonarda Pietraszaka nawet osobiście. On powiedział, no tak, że Staszek miał zobowiązania teatralne i po prostu nie mógł być z brodą. Co prawda, byłem w tym muzeum w Rytwianach, ale tak trochę nielegalnie, bo nie było otwarte i tak tylko tam się... Przemazałeś. Tak, i tak szybciutko tam... Ja całkiem oficjalnie, tak, i widziałem zdjęcie właśnie Stanisława Niwińskiego w kurteczce, jak stoją z Pietraszakiem i Niwiński bez brody. I tak się przekonałem, że ta broda była doklejana. I ty wspomniałeś, że małżonka leży. Właśnie, tak, państwo Anna Ciepielewska i Stanisław Niwiński przez lata byli małżeństwem, rozwiedli się w przyjaźni, z tego co wiem, no ale właśnie w jednej kwaterze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzędów dalej, a to są małe urnowe groby, więc siedem rzędów to jak trzy rzędy w normalnych, tradycyjnych grobach leży pani Anna Ciepielewska. Zrobiłeś przebitki na panią Annę, więc państwo zobaczą. Tak czasem bywa, że przez życie razem, potem rozstanie i po śmierci w tym samym miejscu. Życie. Bywa życie, samo życie. Byliśmy dzisiaj u pana Stanisława Mikulskiego, czyli partnera tutaj Emila Karewicza w słynnej stawce Większej niż życie, czyli mieliśmy Klossa, tutaj mamy Brunera. I to jest duża ciekawostka, jaka osobowość aktorska. Przecież Bruner jest raptem w 6 czy 5 odcinkach, a wszystkim się wydaje, że to jest równoprawny partner Klossa. Tak, że to jest po prostu postać równoważna Klossowi, co jest nieprawdą, bo to pokazuje, jak potrafi osobowość aktora. Człowiek zadziałać. Jest ujmującym uśmiechem, że nawet ta postać tego gestapowca, no przecież no, tego rodzi jakąś sympatię przez to, że on ma takie poczucie humoru tak samo jest, jak rozpętałem drugą, ze mną wzięci. Tak. No ale oczywiście po raz kolejny przywołujemy tutaj tytuł Kanał, natomiast nie sposób go nie przywołać przy Emilu Karewiczu. Po raz kolejny przywołujemy Hubala. Też nie sposób nie przywołać. Tych ról było wiele i też aktor, który się świetnie sprawdzał w rolach mundurowych. Mundurowych, w ogóle. To prawda. Tak, to prawda. W ogóle w rolach mundurowych, jak Mikulski. I po sąsiedzku leży Paweł Królikowski, czyli... I tutaj z Pawłem Królikowskim miałem troszkę problem, ponieważ ja znam... W tym samym roku zmarli aktorzy z tak różnych pokoleń. Przyznam się szczerze, że bardziej znam jego brata, Rafała Królikowskiego z Zemsty, bo ostatnio oczywiście robią Zemstę. I powiem, oni pochodzą ze Zduńskiej Woli, czyli znowu jest małe miasteczko gdzieś tam w obrębie tutaj łódzkiej tej aglomeracji. Tak. I też pamiętają właśnie mieszkańcy Zduńskiej Woli o tych aktorach. I cóż, dlaczego miałem z tym kłopot? No chociażby dlatego, że ja wiem, że jest coś takiego jak Rancho Wilkowyja, tak? Czy to się Rancho, nazywa? Serial nazywa się Rancho, a Rancho Wilkowyje to była wersja fabularna, tak. No kusy wersja z Rancho, tego serialu. Filmowa. Aha. Film, no ale no kusy z Rancho to jest chyba ta rola, której Paweł Królikowski przeszedł do zbiorowej pamięci widzów. Nie miał trochę szczęścia do dobrych filmów i dobrych ról, dużych w dobrych filmach. Ponieważ te filmy, jak takie tytuły jak Opowieść Harleya, jak Pantarej, czy może trochę bardziej ambitny, ale też nie do końca jakby spełniony zakład Teresy Kotlarczyk. Nie były to popularne filmy. Też na przykład zagrał Hasa w Niezwykłej podróży Baltazara Kobera, to dla odmiany mała rola, chociaż u wielkiego reżysera. Trochę nie mógł trafić, no i rzeczywiście z Ranczem trafił. No to jest rola, która kusy, no w dużej mierze jego śmierć też spowodowała, że zaniechano kontynuacji Rancha. W ostatnim czasie też prezes Związku Artystów Scen Polskich, co wywoływało pewne zdziwienie, no bo jakby aktor serialowy,
praktycznie bez kariery w teatrze, zawsze związany z jakimiś małymi scenkami i z kinem. Dziwne to wszystko było. Ja miałem okazję grać z nim w Na Dobre i na Złe. Siła tych seriali dająca popularność aktorom. Ja to odczułem w momencie, kiedy z Henią Gołębiewskim przygotowywaliśmy materiał do Ediego i co chwila na ulicy po prostu którego nie mogliśmy spokojnie przejść, bo ciągle ktoś zaczepiał, dzień dobry, cześć i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem przekonany, że to jest związane z jego popularnością tych filmów młodzieżowych, ale skąd? To chodzi o taki serial, który się nazywa Lombard, Życie pod zastaw. Lombard, Życie pod zastaw, takie, ze Zbigniewem Budkowskim. Tak, Heniu tam grał jakiegoś tam Ziutka czy kogoś. Dokładnie. I po prostu ten Ziutek tak jest. No tak, 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 tak. No ja się, jeżeli już jesteśmy przy Pawle Królikowskim, to ja opowiem ze swojego aktorskiego życia. Ja w Na Dobre i na Złe właśnie Paweł Królikowski był moim lekarzem. Ja tam umierałem na białaczkę. Bardzo fajny kolega Królikowski. Mi się z nim bardzo fajnie pracowało w dwóch odcinkach. I właśnie pamiętam po emisji tego odcinka, w którym umarłem, następnego dnia w Carrefourze na dworcu Wileńska usłyszałem za sobą okrzyk: o Jezu, to Pan żyje. To jest magia kina i siła seriali. A my przejdziemy dosłownie kawałek dalej do postaci wręcz legendarnej. Zaraz Państwo zobaczycie, kto to będzie. No długo by mówić o tym aktorze. Długo. Wybitnym. I tak pomyślałem sobie, że z tej trójki tych Niemca, Polaka, Borowieckiego, Bauma i Moryca Welta odszedł pierwszy Przoniak. Odszedł pierwszy Przoniak. Bardzo uniwersalny aktor, bo no, taki cały spektrum. Od komedii do tragedii. Tak. I nie tylko w kinie polskim, bo przecież wykorzystany w kinie francuskim. Bardzo. W wielu, wielu, wielu rolach, o których my nawet często te filmy do nas nie docierały. Czytałem tam wspomnienia tutaj Wojciecha Przoniaka, jak on wspominał właśnie pierwsze kontakty tam, gdzie dostawał telefony z Francji, jak on tam z kartką miał przygotowane. Tak, odpowiadać, bo jeszcze ten francuski był na takim poziomie słabym. Tak. Dał radę. No oczywiście wiele ról. Korczak też w filmie Wajdy. Ja bym tutaj, jeśli chodzi o wajdowskie filmy, no to oczywiście Robespierre. W Dantonie. Danton. Bo to było według sprawy Dantona, ale ostatecznie tytuł był Danton po prostu. W każdym razie powiem szczerze, że tam trochę taka, tak jakby tam się troszeczkę jego ten kunszt ujawniał w tym, że on jakby sam się ograniczał tam w tej roli, nie? Że ona nie była z takim wielkim rozmachem, ale oglądając tą postać, to widać, że to jest taki człowiek, że to jest fanatyk, że to jest człowiek idei, bardzo groźny, bo on pokazuje, jak bardzo groźni bywają w historii ludzie, którzy są oddani jakiejś sprawie, inteligentni. Tak. I jak mogą ich działania skutki spowodować. Po prostu. Zresztą to był fajny zamysł Wajdy, żeby dantonistów grali aktorzy francuscy, robespierystów aktorzy polscy. Tak. To był ciekawy zamysł artystyczny i on fajnie wyszedł. No ale też Wojciech Przoniak, aktor teatralny, miałem okazję go widzieć jako Łatkę w Dożywociu w Teatrze Polskim. No i ja pamiętam doskonale Noc Oscarową, kiedy Andrzej Wajda odbierał Oscara za całokształt twórczości. Prowadził to w telewizji Wojciech Przoniak. Pamiętam, był bardzo artystycznie, bo miał takie włosy opadające na ramiona. Tu był łysy, tu długie włosy. Koszula taka rozpięta i taki wielki krucyfiks na piersiach. To pamiętam. Aha, no jak byliśmy u Kawalerowicz, Szurmiej, no to też wspaniała rola w Austerii. No, tych ról było wiele. On nawet jak gdzieś się pojawiał w telewizji w takiej employ, miał troszeczkę, że tak powiem, językiem młodzieżowym odjechane. I pamiętam cudowny program Kropka nad i, to muszę powiedzieć, gdzie Monika Olejnik zaprosiła jego i Jerzego Zelnika, stojących jakby po dwóch stronach politycznego sporu. I Monika Olejnik, taka cwana gapa dziennikarska, wiedziała, czego jest świadkiem. Ona zadała jedno, dwa pytania i oni się rozkręcili. I ona praktycznie zamilkła. To był spatif. Wiesz, Wojtku, no ja bym powiedział, że no ale Jurku, słuchaj, przecież sam dobrze wiesz, nie, no Wojtku, bo ty twierdzisz tak, no ale Jurku. To był spatif po prostu na antenie. Rafał, 40-latek, czy miłość 40-latka. Motylem jestem, czyli romans 40-latka, tak, jako ten reżyser. Trzy noce nie spałem, tak, to podkreśla co chwila. Tak, może będę mówił trochę nieskładnie, trzy noce nie spałem, tak. Ja widzę pana tutaj, ale... Tak, jako ten reżyser w kowbojskim jakimś kapeluszu. A, no właśnie, bo to był aktor od, prawda, komedii do tego Robespiera. I to była skala talentu. Ogromna skala. Pójdziemy dalej.
W tym miejscu mamy taką no, serię grobów ludzi filmu. Jeszcze tak będzie w tej alei. Tak będzie, rozumiem. Czyli tu jest takie nagromadzenie, kumulacja. Zaczniemy jako dżentelmeni od pani Barbary Kraftówny. Tak. No i powiem tak, no... Dużo jest takich ról, trochę, których można nazwać epizodyczne, ale no też to takie, gdzie ona odcisnęła piętno na tym filmie i gdzie... Tak. Ja jestem, no oczywiście to pancerni, pancerni, bo tutaj razem z... Honorata. Tak, honorata z pieczką i tak dalej. No tak, ale ja jestem świeżo po seansie Jak być kochaną, więc tak. Myślę, że jednak ten film, no zdecydowanie największa rola w jej dorobku, filmowa. Chociaż oczywiście pani Barbara, jak większość aktorów tego pokolenia, była bardzo skupiona na teatrze i to teatr miał dla niej największą wartość. Co ciekawe, ona tworzyła postać, bardzo ważna dla niej była przemiana fizyczna. Na przykład prawie mało kto wie, że większość swoich największych ról grała w perukach. Założenie peruki było dla niej bardzo ważne, bardzo ją zmieniało. Czuła bardzo swoją odmianę wtedy, kiedy założyła perukę. Tak? To było tak dla niej osobiście istotne. Myślę, że Jak być kochaną pozostaje największą jej rolą. No tutaj na pewno has wyciągnął, że tak powiem, tutaj na maksa jej możliwości. Tak, tylko co jest ciekawe, że has obsadzając ją zaryzykował. To była wtedy aktorka kojarząca się przede wszystkim z komedią w tamtych czasach. To Jak być kochaną zrobiło, ugruntowało w nas jej wizerunek. Starszych panów no właśnie, występuje. No właśnie, a Has zrobił taki zabieg, po którym już Kraftówna kojarzyła się z aktorką wszechstronną, nie tylko komediową. Jasne. Przejdźmy może tak płynnie tutaj do Andrzej Strzelecki. Andrzej Strzelecki, no dla mnie to jest kabaret. No tak, kabaret. Andrzeja Strzeleckiego. Oczywiście. Człowiek z wielkim poczuciem humoru, fajnie grał twarzą też. Tak, golfista, znany golfista, pedagog szkoły teatralnej. No i dla wielu telewidzów profesor bodajże Koziełło z Klanu, ja już nie pamiętam, bo ja Klanu nie oglądam, to jest bardziej moja wiedza nabyta. To nie jest dziedzina, w to jest bardziej moja wiedza nabyta niż... Jeśli chodzi o seriale takie Tak. No ale tak, wszystkim było bardzo smutno, kiedy odszedł, bo to była nagła choroba i jeszcze zbieranie pieniędzy na leczenie, to bardzo szybko poszło. Natomiast musimy też wspomnieć o sąsiedzie pani Kraftówny z drugiej strony. Ja zaskoczyłem Bernard Ładysz. Wtedy, kiedy znalazłem na liście, jak mi wysłałeś... Śpiewak, tak, który... Zaraz, mówię, chwileczkę, a co ma tutaj Ładysz? No, przecież kariera filmowa, tak, obok śpiewaczej. Zgadza się. I teraz od razu przypomniałem sobie rolę w Znachorze. No przede wszystkim, ale też Karate po polsku, dokładnie. Lalka. Tak, było się, kilka. Świetnie Ogniem i mieczem. Tak. Było kilka tych ról Ładysza. I on rzeczywiście bas, obdarzony takim głębokim głosem basowym. I rzeczywiście spośród tych wielu ról, myślę, że Znachor, bodajże młynarz, tak? W Znachorze. On był młynarzem, on tam przyjął właśnie tutaj... Z Barcisiem, pamiętam, miał sceny. Tak. To, w Konstancinie to było. A widzisz, to ty jako spec od lokacji, to już wiesz lepiej ode mnie. Ale tak, właśnie śpiewak, który też bardzo karierę filmową miał udaną. Myślę, że pójdziemy dalej i nieraz robiąc tak po kilka grobów, bo tu będą takie miejsca, że będzie to najłatwiej nam... Tak, seriami. Rafał, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja może takiego użyję tutaj określenia nie bardzo filmowego, ale powiem tak, że było dwóch w historii naszej kinematografii reżyserów, których bym określił, że mieli czuja społecznego. Jednym z nich to jest Barea, który po prostu w krzywym zwierciadle pokazywał rzeczywistość, a drugim Gruza. Jerzy Gruza w lata 70., czyli lata trochę inne, czyli jest już i dobrobyt, sklepy są pełne, szczególnie w Warszawie. A w przeciwieństwie do 80. nie ma jeszcze takiego buntu społecznego, pod koniec dopiero zacznie. Są takie tam trendy, jakieś takie, które przychodzą gdzieś tam z zagranicy. On to świetnie uchwycił i pokazał w serialu 40-latek. 40-latek, tak. Aczkolwiek bardzo bym nie chciał, żeby Gruzę do 40-latka sprowadzać, ponieważ też warto pamiętać, że to był wielki mistrz teatru telewizji. Mhm. To był człowiek, który w teatrze telewizji sięgał od klasyki antycznej tragedii po współczesne komedie. Robił w teatrze telewizji wszystko. Był niewątpliwie chyba tym największym w dziejach teatru telewizji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że taka twórczość telewizyjna różni i teraz nawet jeszcze się różni, ale w tych czasach zupełnie inaczej. Inny był zapis, inne były techniki filmowania. To było takie zwierzę telewizyjne. Telewizję trzeba było rozumieć. Rozumieć i on ją rozumiał i czuł. On robił koncerty w Opolu, koncerty w Sopocie, robił programy satyryczne, rozrywkowe, Małżeństwo doskonałe, Poznajmy się. Tak. Przy tym pracował w teatrach przez 9 lat, był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni,
absolutnie wszechstronny artysta i jeszcze na koniec zaczął aktorować w swoich, zwłaszcza filmach. To się zaczęło trochę z przypadku, pewien znany aktor... Nawalił pewnie. No i to go, nie będę tu wymieniał nazwiska. Wystawił go do wiatru przy Tygrysach Europy, w których Gru zagrał tego portiera. Miały się już zaczynać zdjęcia, aktor oznajmił, wiesz co Jurek, ja jestem na działce, nie chce mi się, przepraszam cię. No i w ten sposób Gruza posmakował aktorstwa i to też go wciągnęło i grał w swoich filmach. Jak Hitchcock. Tak. No nie, Hitchcock się przemazywał w epizodach, Bareja też grał małe role, chociaż większe, a Gruza to potrafił duże role grać. Był absolutnie fantastycznym facetem, ja go znałem, pracowałem przy nim, przy tym jego ostatnim filmie, Dariusz. No, to jest na osobny film, opowieść. Warto wspomnieć o tym, jak jest tutaj zbudowany ten pomnik, bo to jest też taki trochę nietypowy. No, nietypowy. Właśnie coś, co jest, to, tak, o czym mówiliśmy, to czyli jest, ten akcent. No właśnie, bo to jest takie... Trochę oko kamery, trochę telewizor i to, co Gruza, to co mówiłeś, że on portretował obyczajowość. Tu się w tym każdy może odbijamy przejrzeć, ale tak, tylko że jesteśmy w nim krzywi, to nas odbija, wykręcając sylwetki i twarze. Magia kina. I jeszcze coś Państwu pokażemy. Otóż ten klaps, tak. To jest ruchome, to jest prawdziwy klaps. Tutaj sobie można klapsnąć, to nie jest rzeźba, bo są klapsy na grobach filmowców, często kamienne po prostu. A tu jest prawdziwy taki, którym sobie można klapnąć, jak na planie. Bardzo oryginalny, ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł. Jeszcze zdjęcie, prawda, z dłońmi kadrującymi. Oryginalny, fajny grób, tak właśnie wyrażający osobowość pochowanego. Tak samo jak było w przypadku Stanisława Mikulskiego. Zgadzam się. Pójdziemy kawałek dalej.